zmarła Barbara Piasecka Johnson. Była jedną z najbogatszych kobiet świata, ale przy tym hojną filantropką. W Polsce pomagała dzieciom i samotnym matkom. W Lublinie dzięki jej zaangażowaniu powstało przedszkole dla dzieci z autyzmem. Upośledzonym w tym wypadku bardzo nieszczęśliwym dzieciom i ich rodzicom należy pomóc. Ja uważam, że należy się dzielić, jeżeli się ma czym dzielić. Dzieliła się bardzo często. Do Poznania przekazała swą bogatą kolekcję dzieł sztuki, której wartości nie sposób oszacować. Te obrazy i rzeźby gromadziła przez kilkadziesiąt lat. Wraz z mężem znacząco wsparła odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Fundowała nagrody dla laureatów konkursu Chopinowskiego. Robiąc dla innych, człowiek staje się pełniejszy, bardziej wolny i życia nie traci. Swą fortunę zawdzięczała małżeństwu ze współwłaścicielem koncernu farmaceutycznego Johnson & Johnson. Ale po śmierci męża, dzięki trafnym inwestycjom, wielokrotnie powiększyła rodzinną fortunę. Potrafiła się nią dzielić. Barbara Piasecka Johnson zmarła w kwietniu tego roku. Nie żyje Jarosław Śmietana. Jego śmierć zaskoczyła wszystkich. Podczas jednego z koncertów zaczął tracić panowanie nad lewą ręką. Okazało się, że przyczyną jest guz mózgu. Były badania, zabiegi, operacje. Ale muzyk już nie wyzdrowiał. Gitarze poświęcił całe swe dorosłe życie. Muzyka to jest ocean wiedzy nie do poznania, natomiast jest wspaniałą rzeczą pływanie po tym oceanie i poznawanie nowych regionów. Kiedyś zdradził na naszej antenie swe muzyczne początki. Prawda jest taka do końca taka, że ja zacząłem grać na gitarze po to, żeby się przypodobać pewnej damie jeszcze w szkole podstawowej, która po prostu chciała, żeby jej chłopak grał na gitarze, więc ja musiałem oczywiście natychmiast za tą gitarę się wziąć. No, efekt był taki, że ona mnie nie chciała, a gitara została. W trakcie swej kariery nagrał ponad 30 płyt. Ostatnia z nich ukazała się w 2012 roku. W 1998 uhonorowano go prestiżowym Fryderykiem. Tak witali Jarosława Śmietanę przyjaciele podczas jego benefisu w Teatrze Stu w Krakowie. Miał 62 lata. W maju zmarł Marek Jackowski, muzyk, kompozytor, założyciel kultowego zespołu Manam. Od pewnego czasu mieszkał z żoną i córkami pod Neapolem we Włoszech. Kilka godzin przed śmiercią pisał do przyjaciół, że właśnie pracuje. Potem nastąpił śmiertelny zawał serca. Kiedy jestem sam. W 1984 roku odmówił występu na koncercie przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Przed Manamem zatrzasnęły się drzwi wszystkich rozgłośni radiowych. Po jakimś czasie powrócili. Tak olbrzymi był nacisk fanów zespołu. Pod takimi hasłami i akurat przy takiej dacie, przy okazji takiej daty zespół nie mógł wystąpić. Skomponował i wykonał z Manamem imponującą liczbę przebojów. Boskie Buenos, Żądza Pieniądza, Kocham Cię, Kochanie Moje, To Tylko Tango, Luciola. To niektóre tytuły. Mało kto już pamięta, że zaczynał u boku Marka Grechuty w zespole Anawa. Że będąc u szczytu swej popularności po zmianie systemu ekonomicznego cierpiał biedę i nie miał gdzie mieszkać. Że przed i po Manamie założył kilka innych zespołów. Miał 66 lat.